Dzień dobry, z tej strony Kapelusznik. Parę informacji przed samą pogadanką. Nagrywaliśmy to w trójkę późnym wieczorem, wszyscy byli zmęczeni po pracy i tak dalej, więc cała pogadanka jest mało profesjonalna, po prostu siadło sobie trzech znajomych i pogadało, co im się mniej więcej podobało w całym live action. Możecie też proponować swoje tematy odnośnie live action do pogadania. Ja już sobie kilka przygotowałem, między innymi wkrótce także pojawi się pogadanka o wadach i tym razem z kolegą Desterem i kolegą Hirosem. I to chyba tyle, co chciałem przekazać. Jeżeli coś mi wpadnie do głowy, będę informował na karcie społeczności. Dzień dobry, szczęść Boże, witam w pierwszym odcinku, że tak powiem, serii pogadanek na temat One Piece Live Action. Dzisiaj skupimy się na zaletach, w następnym odcinku o wadach, a ze mną są dzisiejsi dwaj goście, chyba tak się odmienia, chodząca encyklopedia One Piece'a i pani administrator One Piece Polska Kira. Cześć wszystkim. I kolega Palit. Siemanko. Zaczniemy od waszych ogólnych wrażeń dotyczących live action. Szybko przejdziemy do konkretów, nie będziemy przedłużać. No skończymy tak jak ostatnio. No pewnie tak. No podejrzewam, że tak się to skończy, jak się rozgadamy. No więc zacznijmy może ogólnie, pod ogólnym względem. Tak jak mówiłam we wcześniejszych pogadankach, podeszłam z neutralnym podejściem do serialu i to chyba było najlepsze podejście, jakie mogłam sobie wybrać, bo serial mnie zaskoczył jeszcze bardziej niż przewidywałam, że mnie może zaskoczyć pod względem pozytywnym. Tak świetnie się bawiłam, miałam tyle frajdy, czułam taką przygodę, że obejrzałam wszystkie 8 odcinków jednocześnie naraz. Nawet nic nie jedząc w międzyczasie. Jadłam serial i się najadłam. Zapisujcie ten cytat, będzie w podręcznikach Lisa. Kolega Palit? Ja bardziej pozytywnie podchodziłem do serialu, bo od momentu ogłoszenia go śledziłem chyba praktycznie wszystkie znaki na niebie i ziemi, jakie były odnośnie tego live action i na szczęście przez cały ten okres nie było nic, co by zwiastowało, że może wyjść coś gorszego niż średniak. Znaczy średniak to było, spodziewanie się średniaka to było takie najgorsze założenie, jakie mogłem mieć odnośnie tego serialu, ale dostaliśmy bardzo, bardzo dobre show. Nawet sam fakt, że była to adaptacja, a nie ekranizacja, co też było już wiadome po trailerach, ale to była jedyna rzecz, której się troszkę obawiałem, bo jednak jestem bardziej purystą mangi i spodziewałem się, że będzie za dużo zmian, które mi nie podejdą, a zmiany tych wątków wyszły bardzo zgrabnie. Fajnie to utrzymało serię, fajnie to utrzymało tempo takiego właśnie TV show, było płynne przeskakiwanie między różnymi wątkami, te wątki były też dobrze dopinane, one prowadziły do czegoś. Jedyne co mi nie podeszło to pewna zmiana wątku w trakcie ostatnich odcinków odnośnie Nami, Nojiko oraz jej wioski, ale to była jedna drobna rzecz, którą można ostatecznie przy całości przepuścić po prostu. Znaczy się, wiesz, możesz spoilerować jak coś. I dobra, a taki największy plus według was? Aktorzy zagrali fenomenalnie, wszyscy, ale Buggy, Zef, to jest u mnie pik, nad casting. Ja do tej listy dodałbym jeszcze Garpa, który wypadł naprawdę fenomenalnie i od razu odniosę się do krytyki względem jego postaci, ponieważ Garp w live action był dużo bardziej taki surowy niż pierwotnie w anime, gdzie większość czasu potrafił się śmiać. Więc dla mnie osobiście ta zmiana jest na plus, bo Garp wreszcie się zachowywał tak jak powinien, czyli jak prawdziwy wiceadmirał, a jednocześnie przy tym potrafił być jednak wyluzowany. A jednocześnie powiem, że nie wyobrażam sobie przykładu Garpa 1:1 z anime, ponieważ nie widzę tego, że aktor gra swoją kwestię, następnie się śmieje w stylu Garpa z anime i potem żre jeszcze chrupki. No to nie jest do przełożenia 1:1.
To byłoby jeszcze do przełożenia pod warunkiem, że trzymaliby się 1:1, a jednak serial poszedł mimo wszystko w taki bardziej poważniejszy ton, więc postacie też musiały być poważniej. Na przykład jak mieliśmy tą całą sekwencję na Baratie, gdzie Zoro leżał półmartwy i do Luffy'ego już wtedy zaczął do niego mocno dochodzić ciężar odpowiedzialności kapitana, gdzie w Mandze taką scenę pierwszy raz mieliśmy praktycznie chyba dopiero przy Water 7, w momencie, gdy trzeba było podjąć decyzję o porzuceniu Mary. No bardzo, bardzo zaostrzyli tą scenę, ale wracając do Garpa, to nadal miał takie gagowe momenty, jak na przykład dał się przekonać na prośbę Zefa, że ma niedziałającą lodówkę i pełno steków. Albo jak Bogart sam mówił, że nie chcielibyście go widzieć, jakie kary. O, takim Garpem mi zaleciało wtedy. Ale i tak uwielbiam jego casting, świetnie się spisał jako Garp. W ogóle zauważyłem, że to live action jest bardzo dojrzałe. Dużo bardziej dojrzałe niż na przykład właśnie początki samej mangi. Idealnym tego przykładem będzie zachowanie Sanjiego wobec siostry Nami, gdzie zaproponował jej prywatną lekcję, jeżeli wiecie, do czego zmierzam. Jak to Sanji, no. Albo chociażby Zoro przeciął człowieka w pół. To live action jest bardzo brutalne i dojrzałe. Znaczy, no Netflix ma jakby szerszą akceptację niektórych rzeczy, czy to brutalności, czy to nagości, tak patrzę na ciebie, Helmeppo, niż na przykład Oda, który zaczynał w Shonen Jumpie, no nie? Plus on nigdy nie miał jakiejś wizji, żeby One Piece był poważny. Także no tutaj mamy te różnice, ale mimo wszystko fajnie, że się na to zgodził, na takie zmiany. A co myślicie o kwestii zmian, że nie wszystko przełożyli 1:1? Na przykład wyglądy postaci przełożyli, ale już na przykład ich charaktery nie. Na przykład Zoro od początku live action jest poważny, gdzie na początku mangi wydawał się taki bardziej luźny czy wesoły. Czy ja wiem, czy on się tak bardzo różnił od Zoro? No miał wiadomo takie... poważniejsze, ale bez przesady. No, to nie była jakaś taka bardzo rzucająca się jak dla mnie różnica. Znaczy się, to był po prostu przykład. Mało która postać chyba była odzorowana jakoś super wiernie, właśnie pod względem czystego charakteru. Czy jedynie co, to też trochę Makino mnie gryzła, bo też była trochę inna względem oryginału. No była taka trochę bardziej ponura. No, a w Mandze i w anime była taka już od początku wesoła, no nie? No w anime i Mandze zdecydowanie była dużo bardziej taka ciepła, bardzo ciepła. Tutaj taka, no właśnie, ponura, taka wydawała się przygnębiona jak dla mnie, tam pomijając niektóre momenty. Podobne odczucia miałem przy Belmere-san. Nie wiem, czy myślicie tak samo. Belmera tak dość szybko potraktowali jak dla mnie. Znaczy, no wiadomo, w Mandze to tośmy trochę dłużej siedzieli w tych retrospekcjach, no ale faktycznie nie miała tej takiej swojej natury, jak na przykład Nami uczyła się od niej mówić do Genzo na przykład, że zapłaci mu w naturze za to, że pożyczyła książki, także no tak miała taką bardziej poważniejszą charakteryzację swojej postaci. Ta powaga mimo wszystko jest ogromnym plusem live action. Mam nadzieję, że w drugim sezonie nie będzie tego więcej. Czyli Pel umrze? No, ja na to nawet głęboko liczę. Bo ja powiem szczerze... O Pela to ja dalej się trzymam tej jednej teorii, ale to można kiedy indziej ją poruszyć. Bo jak powiem szczerze, ja do samego końca wierzyłam, że Mary przeżyje w serialu. Byłam przyzwyczajona do tego, że przeżył. I jak moja mama, z którą oglądałam, przeżywała od samego początku. I taki jest, zabił go. Ja mówię, mamo, spokojnie, w Mandze przeżył, no nie. A to się tu miałam potem złożyć. Miałam takie, o mamo, jednak nie przeżył. Jak do wątku Kuro mam pewne zastrzeżenia, tak... Śmierć tego gościa od Kai mnie kompletnie zaskoczyła. On powiedział akurat na odwrót, że ogólnie, jak mówiłem, no wolę mangę w 100%, ale te wątki, jak poszły w live action, mi się bardzo podobały. Ale akurat jak chodzi o wioskę Usopa, to jest jedyne takie pełne zmiany, całkowite zmiany arku, które poszły moim zdaniem tak świetnie, że jakby tak miało to pójść w mandze, to byłbym w stanie to zaakceptować. Naprawdę oni z Syrup Village zrobili świetny ark thrillerowy. To ja tak
tak mam na przykład z Bugim. Według mnie jego wersja live action jest lepsza od tej mangowej czy anime. Ogólnie lubię tę scenę w cyrku. Ogólnie z tymi przykutymi mieszkańcami, tak, którzy chcieli się na siłę cieszyć i klaskać. Kurde, ekstra to było. Przecież Buggy live action to taki vibe Jokera nawet. O. No, a potem wiadomo, też ma swoje takie gagowe momenty, jak wtedy, kiedy zamknął Luffy'ego w tym szkle, gdzie nalewał wodę. I jak uderzył pięścią w szybę, to go zabolało. I to już mówię, oho, no to już zaczyna jednak mimo wszystko być nasz Buggy, dobrze znany. Nie tylko taki poważniejszy, nie tylko taki siejący grozę, ale też taki właśnie gagowy. Ja najbardziej byłem pod wrażeniem, że wiedziałem, że oni już po pierwszym odcinku było wiadomo, że oni pewne takie bardziej gagowe rzeczy będą usuwać z live action. Ale zaskoczyło mnie to, że oni zostawili ten sposób pokonania Buggy. Jego, że całe jego ciało zostało gdzieś tam zamknięte i została tylko główka z dłońmi i stopami. A to było super. Ja byłem to było super. Zaskoczony, że tym poszli. Świetnie wyglądało. W ogóle same walki w live action wypadły rewelacyjnie. No i też bardzo mi się podobało, jak ostatecznie wyglądało rozciąganie się Luffy'ego, bo wyglądało naprawdę bardzo spoko. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale bardzo oszczędzali to rozciąganie się Luffy'ego. Bo ktoś tam, pamiętam, że był wywiad z jakimś twórcą CGI i on powiedział, że akurat efekty komputerowe rozciągania są najtrudniejsze do zrobienia, więc faktycznie oni musieli na tym trochę oszczędzać. Ale przykładowo takie sceny jak początkowa ta walka w Shelltown albo pościg Garpa za Luffy'm, gdzie Luffy odbił tą kulę armatnią, to one wyglądały świetnie. Tak, naprawdę, ja byłam bardzo zaskoczona pozytywnie. Albo samo pokonanie Arlonga, no wyszło to przegenialnie. No tak jakby się anime oglądało. No, nawet sceny z Alvidą były bardzo fajnie zrobione. Kontrowersyjna może opinia, ale dla mnie najlepsza walka była z Morganem na początku. Była ogólnie, mi się wszystkie walki podobały. Sama ta choreografia walk była bardzo fajnie zrobiona. Z Morgana to oni właściwie takiego troszkę minibossa początkowego zrobili, jak oni w trójkę musieli z nim walczyć. Dalej trochę smutek, że Krieg pojawił się na 5 sekund i został pokonany przez Mihawk. No to jest jedno niestety z tych ograniczeń live action, które musiało nastąpić. To było wiadomo już w momencie, gdy dostaliśmy tamten kolejny trailer, gdzie Arlong wyrzucał Luffy'ego z Baratie. Ja tak patrzę, takie nie, no oni tu Kriega już nie wcisną. Ja mówię, nie uważam tego za wadę serialu, tylko no po prostu zaśmiałam się, bo pamiętam, jak to wyglądało jednak w anime, ile się Luffy namęczył jednak z tym Kriegiem. I cała ta walka była przedstawiona, a tutaj dostał taki szeroki czas ekranowy, 5 minut. No, Michał go zabił i tyle go było. Ale przedstawienie Mihawka było chyba najlepsze. W ogóle przedstawienie postaci było genialne. Ktoś w ogóle na serio tak słabo wypadł? Ten zabieg z tym każdorazowym przebijaniem czwartej ściany z listami gończymi, to było coś cudownego. Nie wiem, kto na to wpadł, ale... Mam nadzieję, że mu zeszła tam dobrze, nie? Naprawdę. I oby został na drugi sezon. I fajnie by było, gdyby sezon drugi się zaczął tak samo z Luffy'm. Że Luffy by miał taki pokazany swój list gończy. Albo Krokodyl. No Krokodyl też, to na pewno. Bo Mihawk też miał te bounty, tylko że zamrożone, co nie? Tak. Tak, więc z Krokodylem mogę zrobić to samo. A w ogóle Doflamingo jest w stanie zadebiutować w trzecim sezonie, takim potencjalnym? Trzeci. Powiem szczerze, że to by nawet nie przeszkadzało, biorąc pod uwagę, jakie postacie się pojawiły teraz, które były dużo później. Fabule równie dobrze mogą zrobić jakieś krótkie spotkanie rządu już nawet w drugim sezonie po pokonaniu Krokodyla i tam może się pojawić Doflamingo. Wyobraź sobie, żeby dostać aktorów Gorosei już w drugim sezonie. Masakra. Ola, ale to by było grube. No bo ja się na przykład dużo rzeczy nie spodziewałam w serialu, więc dużo mnie zaskoczyło, że faktycznie oni je umieścili, bo no nie pojawiały się na tamten etap fabularny,
Ale to są naprawdę pozytywy. No, te niespodzianki to naprawdę było coś fajnego, ale też pragnę zauważyć, że te niespodzianki też były wykorzystywane przez postacie. One znały uniwersum, w którym żyją i wykorzystywały to. Nie pomijały jakichś wątków czy innych postaci, tylko dlatego, bo ich Oda na przykład jeszcze nie wymyślił, albo nie dopracował ich konceptu. Ale zdziwił mnie brak haki. Myślałem, że na pewno będzie jakaś ta wzmianka. Nie no, użył haki podczas starcia. Tak, wiem, że było królewskie, ale stricte mi chodzi o murzynienie. Aha, no to nie no, bez przesady, no. Nie wszystko na to. Ciekawi, czy oni w ogóle będą haki zbrojenia w taki sposób pokazywały w live action, bo jednak umówmy się, no, będzie to dosyć kontrowersyjne. Wiesz, w anime to już od lat przechodzi, także czemu by nie? To jest jednak trochę inne medium. Zamiast murzynienia będzie szarość. No i przepraszam bardzo, ale Zoro nawet w serialu był rasistą już od samego początku. Mogą zrobić szarość albo ten, albo dodać po prostu jakąś taką lekką poświatę. Albo te aury. O nie, bo mi się to stawia z tymi swoimi aurami, Rafał. Lasery i więcej światełek. Nie. Więcej laserów. I więcej laserów, no. Nie no, to akurat było fajne, że w live action nie było żadnych laserów i tak dalej. Natomiast choreografia walk bardzo na plus. Nawet to, że rzadko czułem, że postaci używają linek. To jest dla mnie ogromny szok. No nie, ogólnie nawet nie czułam, że te odcinki godziny trwają. Ja miałam wrażenie, że one trwają z 20 minut. I nie wiem, kiedy mi to przeleciało. Ani się przez chwilę nie czułam znudzona, ani znużona tym, co się dzieje, bo tam się co chwilę coś działo. Ale też faktycznie, tak jak mówisz, to ja sobie nie przypominam walki, która by mi się jakkolwiek albo dłużyła, albo wydawała mi się sztuczna. Wszystko, każda walka, jaka była, szła bardzo płynnie. Tak i ogólnie te dialogi, też było czuć tą chemię między postaciami. Nie wiem, czy wam też się podobała ta scena, gdzie Nami zeszła do reszty załogi, jak jeszcze Luffy walczy z Arlongiem i przytuliła Zoro oraz Usoppa, a nie Sanjiego. To fajnie pokazało relację, że im już ufa, ale ponieważ Sanji jest nowy, to no to jeszcze nie. To jeszcze nie to. I Sanji dostał pierwszy raz twarz. Ale to nie tylko było zabawne, ale to też jest taki dobry przykład tego, że te relacje w One Piece jednak są dobrze zbudowane. I to dogryzanie się Zoro i Sanjiego, szczególnie w momencie jak Sanji dawał jedzenie tym mieszkańcom wioski Nami, a Zoro przyszedł po dokładkę. Uwielbiam ten dialog między nimi. Tak. Odwzorowanie ich relacji poszło jak na formę live action świetnie, bo nie było to takie przekoloryzowane przekomarzanie się, jak czasami jest w mandze lub w anime, tylko tak jak faktycznie live action ma trochę inny ton, to też tą relację udało im się trochę stonować. To też mi się podobały takie drobne rzeczy, jak na przykład fakt, że Luffy cały czas przekręcał imię Buggy'ego za każdym razem. Tak, to jest piękny detal. Te rzeczy a tak cieszą. Tak, bo tych detali czy easter eggów było mnóstwo. Albo smaczków typu nagrody innych piratów, których nie było w pierwszym sezonie. Był Bellamy, była, no wiadomo, Alvida, Buggy i Django nawet się tam gdzieś przewinął i jego list gończy. Wiecie, zawsze można Django wprowadzić w drugim sezonie jako... bo kurde uciekł generalnie z wyspy Usoppa. On w oryginale też gdzieś sobie pływa, ale w sumie no nie wiadomo, co się z nim dzieje. Na dobrą sprawę, no może gdzieś sobie osiadł, gdzieś sobie żyje z kotami, no nie wiem. Do chuj z chuda łączył. Czemu nie, no? Nie zapominaj, że każdy jest ginem. Ale fajnie, że jednak się w ogóle pojawił. Gina i mówię, no nie, jednak będzie Krieg w końcu, czy nie będzie Kriega w końcu, bo wiadomo, no Gin też się początkowo w serii pojawił właśnie w ten sposób, jako pierwszy, a potem Krieg dopłynął. Także fajnie, że pokazali tę scenę, jak Sanji go nakarmił. No właśnie, ja się z Krystianem zastanawiałem przed debiutem live action, jak pokażą relację Luffy'ego z Sanjim, skoro Gina w ogóle nie będzie, no ale jednak go dali. Tylko właśnie jako postać trzecioplanową.
fajne było. Ale przez to, że dali tą taką bardziej rozbudowaną rozmowę na kuchni Luffy'ego i Sanjiego, to była wtedy okazja na rozbudowanie tej relacji. I także potem, jak Zoro na statku leżał i się leczył, a Sanji przyszedł im gotować, to też była kolejna okazja na rozwinięcie ich relacji. Tak samo się zdziwiłam w momencie, kiedy zmienili wątek tego, że Nami nie ukradła statku, a miała wypłynąć tam z innymi randomowymi w ogóle postaciami i ostatecznie nie popłynęła. To mnie zdziwiło. Ale to jak rozbudowali Baratie, to jest tak wspaniałe. Jeszcze te relacje między Słomianami. Ogólnie Zef wyszedł fenomenalnie. Właśnie dla mnie najlepsza rzecz z tych takich dodatkowych scenek, co dało live action, a czego nie było w oryginale, ale nie, że zmieniona fabuła, tylko rozwinięcie czegoś, to była rozmowa Garpa z Zefem. To była najlepsza rzecz, jaką live action dodało od siebie. Pełna zgoda. Dla mnie to też jest absolutnie najlepsza rzecz, jaką ten serial stworzył. Najlepiej zagrana aktorsko scena, tak samo jak i najlepiej napisana scenariuszowo. Coś pięknego, po prostu nie mam słów. Ta scena właśnie jest definicją One Piece'a. To jest coś, czym One Piece powinien być i jest. Czyli siłą relacji i pokazem dużego, żywego świata. I ogólnie ta scena jest pokazem czystej One Piece'owej duszy. Nawet nie wiem, jak to pisać. Tak, ogólnie te emocje między postaciami i to, jak rozwinęło po raz kolejny charakter Garpa w serialu, że on jednak nie jest taki surowy, jak się wydawało na początku, a on bardziej robił to wszystko z troski, tak samo jak Zef próbował Garpa przekonać, że nadszedł czas nowej ery, tej młodszej, żeby im pozwolił robić to, co chcą. Kurczę, to było takie ekstra. A co powiecie o relacji Kobiego z Helmeppo, która była fajnie budowana przez cały pierwszy sezon? Postać Helmeppo to jest chyba moje największe zaskoczenie w tym serialu. Pozytywne oczywiście. Oprócz jego gołej dupy? No to się zaskoczyłam. Ale na pewno nie zaskoczyłam się tak, jakśmy rozmawiali ostatnio o tym, że w momencie, kiedy Usopp był załamany, że nikt mu nie wierzy, że Kuro jest zły, to nagle się pojawił Kobi. Tak. Ja miałam takie, co jest? To było chyba największe zaskoczenie, jakie zdołało wywrzeć na mnie to live action. Miałam taki ząg totalny, ale naprawdę, dobra, zmieniając tematu, wracając do Helmeppo. Od samego początku do samego końca, jak już później się jednak z Kobim zaprzyjaźnił, to było tak super prowadzone. Tak naturalnie i też przypominało mi to, co dostaliśmy w Mandze. Wiadomo, w Mandze cośmy dostawali przez bardzo, bardzo, bardzo długi okres czasu pokazanie ich relacji. Tutaj mieliśmy mniej czasu, ale Matt Owens poprzez pisanie tego scenariusza naprawdę dał radę w bardzo fajny sposób pokazać, jak to się rozwijało między nimi. Jeszcze miałam do czegoś nawiązać, ale mi wyleciało z głowy. A właśnie, propos jeszcze rzeczy, które serial dodał, a w Mandze praktycznie nie było, to na pewno Bogard. Tak, bo to mi się najbardziej podobało, że jak pojawiał się gdziekolwiek Bogard, to wszyscy tak jakby się śmieszkujemy, że haha, jak to jest prawa ręka Garpa, to musi być jakaś w ogóle najpotężniejsza jednostka bojowa w marynarce, ale kurde, faktycznie gdzie się Bogard pojawiał, to widać było, że ludzie albo się go boją, albo czują wobec niego respekt, że oni wiedzą, że no to jest ten Bogard i to jest prawa ręka Garpa i on jest od tego, żeby sprzątać, kiedy Garpowi się nie chce po prostu. No, wiesz, to nie jest byle kto, jakiś tam random, nie? Pomagier albo, no, sprzątacz to już tak, ale ogólnie jaką samą aurę ten Bogard wokół siebie rozsiewał za każdym razem. Niesamowite po prostu, niesamowite, aż zachciałam, żeby Oda wprowadził Bogarda na dłużej do fabuły. Pamiętajcie o tym, co teraz stało się z Garpem w Mandze. No właśnie przez to, co się stało obecnie w Mandze, to ja myślę, że doczekamy się momentu, kiedy Bogard dostanie swoje 5 minut również w Mandze. Znaczy ja jestem ciekawa, bo jak wiemy, Garp jakby zrezygnował i skupił się bardziej na trenowaniu rekrutów, to jestem ciekawa, jak właśnie z Bogardem, czy on też jakoś zrezygnował, albo nie wiem, dołączył do tych Swordów, czy dalej służy w marynarce. Mamy za mało informacji, a nagle po serialu naprawdę polubiłam jego postać. Aż chce się go więcej, co nie? A ile postaci byście chcieli oglądać właśnie bardziej w wersji live action niż anime czy mangi?
No Bogart na pewno, bo w Mandze tego nie było praktycznie w ogóle, także pojawił się w Water 7 na chwilę, tam powiedział jedno zdanie, wtedy co Garp powiedział, że nie aresztuje Luffy'ego, a Bogart dodał, że po prostu powiemy, że uciekli tak jak zwykle. I tyle w sumie było Bogarda. No zasługuje chłop na więcej, bo ma potencjał. Serial pokazał, że ma potencjał, naprawdę. I mam nadzieję, że Oda sobie to zanotował. A ty, panicie, kogo byś tak dodał do swojej listy? Myślę, że poza Bogardem to ciężko mi wybrać kogoś, bo jednak no wolę to, jak w postacie są przedstawione w mandze wszystkie. Garp zyskuje ten plus, że no Bogarda jest o wiele więcej w live action niż... Ale nawet Buggy? Z Buggy mam troszkę ten problem, że co prawda w live action Buggy jest świetny, ale przez to, że dostaliśmy wiadomo, który rozdział w trakcie obecnego arku z Buggy, tak jak poszedł, to jest... Przecudowna postać. A co takiego pomniejszego w tym live action, taki pomniejszy plus przykuł waszą uwagę, który by was skłonił, żeby obejrzeć live action drugi raz? Znaczy ja już zaczęłam go oglądać jeszcze raz. No także długo to nie trwało. Zaczęłam go oglądać jeszcze raz. Jeszcze chcę go obejrzeć z japońskim dubbingiem. Znaczy się, ja słyszałem, że japoński dubbing jest słaby. Znaczy wiadomo, że on się nie pokrywa z ruchami ust postaci na przykład, bo tego się no nie da tak zrobić, ale jak widziałam na przykład scenki Sanjiego z Zefem, to wypadają rewelacyjnie. A wychwyciliście może jeszcze inne jakieś plusy, których jeszcze nie omawialiśmy? Sam wygląd lokacji, wysp, czy sama muzyka. Muzyka też zasługuje w ogóle, żebyśmy rozwinęli. I ogólnie We Are. Znaczy, Adlongu, muzyka przy nami, jak chodzi o... Sorry, że ci przerwę, ale muszę to podkreślić. Dla mnie muzyka przy Arlongu the best. No jeszcze jak w momencie, kiedy Shanks szywał bliznę Luffy'ego, leciało Binks Nosake w tle. Albo dostaliśmy We Are podczas odpływania Mary. No kurde, człowiekowi się... Kiedy to płakałam, ja to tonęłam we łzach po prostu. To były właśnie te takie fajne smaczki, takie puszczenie oczka dla długoterminowych fanów serii. I też nie były one jakieś nachalne, bo też się to dobrze komponowało w całość prowadzenia serialu, a nie, że tak jest to jakaś scena i nagle przerywamy wszystko, ej patrzcie, tutaj wam We Are wrzucimy, bo my was lubimy i chcemy, żebyście nas lubili. No nie, no to wszystko było... Wyszło tak bardziej naturalnie, co nie? Tak samo relacje między wszystkimi postaciami i zmiany ich dotyczące także były bardzo naturalne. Ja byłem bardzo zaskoczony tym, że na pożegnanie Kaja pocałowała Usoppa. To jest bardzo fajna zmiana, bo tyle o ile w anime czy mandze robili takie podchody, tak tutaj to pokazali wprost. Ale to dlatego, że Usopp miał krótszy nos, nie zapominaj. Bo jakby miał dłuższy, to by jej wsadził do oka. A ten, wracając do tych relacji, to przypomnijcie sobie, jak Nami i Zoro pili łódkę. Tak. Pili o sobie. Opisywali siebie i pił ten, kto przegrywał. Tak, i najlepsze jest to, że przy tej scenie twórcy doskonale pamiętali, że Zoro i Nami na obecnym etapie mają najsilniejszą głowę do alkoholu w fabule, więc mogli sobie pić tych szotów ile wlezie i na nich to nie działało i tak. I lubiłam to, jak Usopp w dalszym ciągu był takim bajkopisarzem i on opowiadał te swoje historie, jaki to jest super kapitan Usopp. To było tak fajnie czuć. Tak, jak samemu pokonał Arlonga i wszystkich ryboludzi. Tak, taką no drobną pomocą, no niech im już będzie, no. I jeszcze co do tych relacji, to super była scena, gdzie Nami i Kaja sobie rozmawiały o pierdołach. I tego trochę mi brakuje w obecnym One Piece, że dwie postacie siądą tak obok siebie i gadają o przysłowiowej dupie Marynie. Gdzie niby nisa jednak. Coś wprowadza. Wiesz, jestem pewien na pewno, że Oda chciałby coś takiego wprowadzać, tylko no on sam sobie zdaje sprawę, że no jednak jest trochę ograniczony czasowo, bo wydaje tą mangę już od naprawdę bardzo wiele. No wiadomo, nie? Jakby on chciał umiejscowić wszystkie scenki, jakie naprawdę chce, to ja myślę, że my byśmy mogli obecnie. Sam One Piece po timeskipie to już zaczął się robić o tyle poważniejszy, że weszliśmy na scenę imperatorów, więc tu już nie było miejsca na tak
taką luźną przygodę, takie luźne podejście do niektórych rzeczy, jak było na początku na przykład. No potem już się ci wrogowie zaczęli robić poważniejsi. No, jakieś tam rozmowy, prawda, były, ale to bardziej się musiały skupiać na tym, no co robimy w danej sytuacji, bo ci nas ścigają, tamci nas ścigają. No więc no trochę to inaczej teraz wygląda, bo ja się ogółem spotkałam w fandomie z taką sytuacją, że jak na przykład były momenty, gdzie załoga się luźniej zachowywała, to już się fandomowi nie podobało, że się luźniej zachowują, bo jest poważna sytuacja dookoła. Jak jest za poważnie, to fandomowi się znowu nie podoba to, że jest za poważnie. Ja w związku z tym mam taką obawę, że fandom One Piece'a zmierza w taką ortodoksyjną stronę, gdzie powiedzieć, że coś mi się nie podoba, od razu spotyka się z atakiem. Kiedy ja dołączałem do One Piece Polska, czyli rok taki 2017, to grupa miała, nie wiem, 1700 członków i tam wręcz dominowała opinia, że One Piece był lepszy przed timeskipem, że Oda potem się popełnia wiele błędów i ogólnie ta kultura wypowiedzi była bardziej taka luźna, swobodna, a wyrażanie myśli było bardziej, jakby to ująć, prostsze i naturalne. To, co nie lubię w fandomie One Piece'a, to, że teraz się głównie zaczynają bitwy o to, kto jest silniejszy, kto pokona kogo. Tak jakby w One Piece'ie to było najważniejsze z tego wszystkiego. No tak jak w Dragon Ballu, no. W Dragon Ballu, no to można się skupiać właściwie tylko na tym, kto pokona kogo, bo tam żadnej budowy świata nie ma dookoła. Także to jest zrozumiałe, ale w One Piece'ie bitwy to nie są najważniejsze rzeczy. Są też inne wartości, które ten tytuł... Ja chcę tylko przypomnieć, że główną siłą napędową One Piece'a jest załoga, różne postacie i relacje między nimi wszystkimi. Czyli coś, co live action zrobiło bardzo dobrze. Chodzi ogólnie o temat poziomu dyskusji, to krążąc po wszystkich różnych możliwych grupkach w internecie, to ja jestem bardziej zdania, że to ogólnie w internecie cały poziom debaty spadł strasznie na pysk, bo nikt już nie chce wysłuchać drugiej strony, tylko chce bardziej zmusić drugą stronę do przekonania do swojej racji. A druga sprawa to, że fandom One Piece'owy no wciąż się rozrasta. Im większy fandom, tym większe jest to zagrożenie, że takie mniej przyjazne dla innych jednostki będą po prostu głośniejsze i przez to będzie padał cień na resztę fandomu. Jakby chociażby przykładem przez pewien czas był fandom My Hero, gdzie najgłośniejszymi istotami na świecie, głośniejszymi od silników odrzutowych wydawały się shipperki Bakugo i Deku. Ale żeby nie było, są też normalni fani, tak, z którymi da się naprawdę fajnie pogadać i którzy... Znaczy, ja o tym mówię, że będzie wydawać, że fandom jest jakiś toksyczny, ale to przeważnie zwykle jakiś ułamek osób po prostu głośno krzyczy i często czasem tylko do siebie. A przypomnieć dzisiejszą aferę na grupie odnośnie LGBT? Wiecie, bo nie wiem gdzie, nie mogłem tego znaleźć. Nawet jakby była, to nie bardzo rozumiem ogólnie hasło promocja LGBT, bo jak ktoś inaczej, jak ktoś naprawdę czytał One Piece albo oglądał i rozumie to, co oglądał, to chyba zdaje sobie sprawę, że jednym z przewodnich haseł, jakie Oda chce przekazać przez tą historię, jest to, że tolerancja i brak uprzedzeń są dosyć ważnymi cechami. Ja chcę tylko powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek Oda spełniłby jakikolwiek Ship, Yuri albo Yaoi, to fandom by eksplodował, a zwłaszcza Dragon X Palma. Przecież ludzie by się w tym zakochali, a nie by to hejtowali. Na to nie jesteśmy gotowi. Także jeżeli ktoś się zarzuca Odzie, One Piece'owi lub One Piece Live Action, promocji LGBT, to niech się lepiej zastanowi. Znaczy ja mówię, to już jest chyba szukanie naprawdę czegoś, czego nie ma na siłę, bo już nie znalazł niczego innego. To będzie ta grupa osób, które pewnie nawet jeszcze nie obejrzały serialu, ale ze względu na to, że produkuje, tylko i wyłącznie produkuje to Netflix, nie wtrącają się w fabułę ani nic. Oni są po prostu producentami i wydają to na swoją platformę, to niektórzy jakby doszli do wniosku, że jak coś jest wydawane na Netflixie, to od razu będzie złe, niedobre. Jak na przykład to, że czarnoskórzy aktorzy zastąpią wszystkich i tak dalej. No i zdarzyło się, że na przykład zastąpiła Nojiko i co, fabuła na tym jakoś ucierpiała? Dragon wymordował wszystkich? No, nic się nie stało. A czasem Nojiko nie była czarnoskóra? Nie.
ale mi to w żaden sposób nie przeszkadzało. Nawet tego nie pamiętasz, więc takie to ma znaczenie. Ta bardzo ładnie zagrała swoją rolę, także nie rozumiem. Takie tam już szczepianie się na siłę. Prawda jest taka, że live action ma olbrzymią siłę przebicia i coraz większą popularność, więc nie dziwię się, że jest po prostu atakowane. Bo dobrym tego przykładem jest to, że w iluś tam krajach jest na pierwszym miejscu, w Polsce jest na trzecim, także bardzo fajnie. Oczywiście mówię o statystykach Netflixa. Tak, dzisiaj jest trzeci, a tak to jest w 84 krajach pierwszy i przebił już Wednesday i Stranger Things sezon czwarty. A jak tam z licznikiem oglądania? Czy liczniki to tak po pierwszym tygodniu dopiero będą, wiesz? Aha. Ale na pierwszym miejscu jest w wyświetleniach godzinowych ogółem, ale ogólnie po w ciągu tygodnia wyświetlają dla danego tytułu. Więc no w tym tygodniu powinno być nadchodzącym. No i bardzo dobrze. Najważniejsze, że One Piece Live Action oddał ducha serii, to jest najważniejsze. I nie był jego kalką 1:1. Mnie tak samo. Ja jestem bardzo zadowolona z seansu. Ja się bawiłam świetnie. Jako osoba, która siedzi już wiele lat w fandomie One Piece'a, dostałam jednocześnie coś nowego, ale też z zachowaniem ducha serii. Więc ja jestem jak najbardziej na tak i mam nadzieję, że drugi sezon powstanie. Też ogólnie w tej kwestii bardzo mnie ciekawi, kiedy będziemy mogli poznać, albo może już gdzieś opinia, bo nie widziałem za bardzo, ale chciałbym się dowiedzieć, co sądzi na ten temat znany dla wielu osób w polskim fandomie Paweł Dybała, główny tłumacz JPF-u zajmujący się One Piece'em, bo pamiętam, że on na tegorocznym Pyrkonie właśnie powiedział, że on nie przepada za bardzo za takimi ekranizacjami 1:1, bo on nie chce przeżywać drugi raz takiej samej historii, a to co akurat zrobiło live action One Piece'owe, to przedstawili, główne wątki zostały zachowane, ale zostały one przedstawione w zupełnie inny sposób. No właśnie, no mam nadzieję, że fajnie jakby się wypowiedział na ten temat. Jakby w ogóle wydawnictwo też troszeczkę zareklamowało na przykład live action. Znaczy się, z tego co ja wiem, udostępnili pierwsze 12 tomów do przeczytania w internecie? Znaczy to ogółem wszystkie kraje tak dały. Aha. Polska jest jednym z nich, ale jest takie to jest ogólnokrajowe, że pierwsze 12 tomów jest za darmo do przeczytania, chyba tam w 21 językach, bo z tego co kojarzę. Ale chodzi mi o taką reklamę bardziej u siebie na profilu, no nie? Jako tłumaczę na przykład, że hej, nie wiem, słyszeliście, ale jest serial aktorski z One Piece, no coś na tej zasadzie, no nie? Niektóre wydawnictwa mangowe w Polsce na przykład, jak wydają dany tytuł i on dostaje anime, no to oni na przykład mówią, że hej, kojarzycie tą mangę, którą wydajemy, no bo dostaje anime, nie? W tym roku albo w przyszłym. No to coś na tej zasadzie. No to by było takie miłe. Natomiast ja się zgodzę z jego słowami, że przykład 1:1 to zły pomysł i lepszego przykładu niż Cowboy Bebop nie ma. Czy nawet nie chodzi o Bebopa, ale no uważam, że akurat One Piece jest tego typu mangą, którą z założenia nie da się przełożyć 1:1 na live action, bo po prostu pewne rzeczy w produkcjach aktorskich nie sprawdzają się tak dobrze jak na rysunku lub w animacji. Stricte tak, One Piece 1:1 jest zbyt specyficzny, żeby go przełożyć. Haki, owoce, dużo pływania. Dużo pływania, uwielbiam. Znaczy na początku mangi dużo pływania, potem to już wiadomo. Takie stare, ale to jest manga o piratach, nie? Dużo pływania. To tak jak się ludzie śmiali po tym, jak... Którzy to wystawili 6 na 10? IGN. I właśnie, się ludzie śmiali z tego, że oni kiedyś ocenili bodajże którąś grę Pokemonów, którąś część i jako jeden z minusów dali argument za dużo wody. To tak jak pan pisze, za dużo pływania, nie? Albo za dużo wody. To jest po prostu tak śmieszne i żałosne równocześnie, że ludzie no śmieją się z ich oceny, bo Cowboy Bebop dostał w ich odczuciu 7, a wiemy jak się przyjął, a One Piece dostał 6. A jak byście ocenili One Piece Live Action z perspektywy osoby, która nie zna fabuły? Czy ja miałam taką osobę obok i to była moja mama, która oglądała ze mną.
Ona bardzo przeżywała ten serial. Do tego stopnia, że na przykład były sceny, jak były z Luffy'em i ona już przeżywała, że o mój Boże, on zginie. A ja mówię, mamo, to jest główna postać. Ta seria ma ponad 1000 rozdziałów. On, no Luffy nie może zginąć, no nie? A jej się bardzo podobało. Same te przesłania, bardzo w nią uderzyły te przesłania, które seria miała, czyli o marzeniach, o wolności, o tych relacjach międzyludzkich. A rozumiała takie aspekty bardziej fabularne, typu owoce? Znaczy zrozumiała, bo znaczy ja jej kiedyś opowiadałam o tym, ale nie za dużo, więc ona no, jako taki laik podeszła do tej serii, totalnie jej nie znając, ale zrozumiała po tym całym wyjaśnieniu, że a, to Luffy się stał gumą w momencie, jak zjadł ten owoc. Aha, rozumiem, no nie, że ten, który Shanks znalazł, że tak te owoce działają, że są różne moce. Ja jej tam potem jeszcze tłumaczyłam, że potem się jeszcze pojawiają różne rodzaje, podtypy tych owoców, kategorie, ale serial ogółem jej to dobrze wyjaśnił. No i podobało jej się właśnie to, co on, no głównie to, co wymieniła po zakończeniu, to, że głównym przesłaniem jest właśnie ten motyw wolności, motyw przygody, same te relacje międzyludzkie są bardzo ważne. Także no zrozumiała to, co w One Piece jest najważniejsze. A kwestie takiej bardziej budowy świata, jak Shichibukai czy rząd? Znaczy powiem szczerze, no tego jeszcze serial aż tak bardzo nie zarysował, no ale już nakreślił, no nie? Znaczy tak, o to mi chodzi. Sam serial po prostu o tym wspomniał, ale czy te kwestie były w miarę zrozumiałe? Znaczy Shichibukai może jeszcze nie do końca, ale no samo to, że prawda rząd tam sprawuje największą władzę już tak. Myślę, że w przypadku tych Shichibukai no to jednak by potrzebowała jeszcze głębszego wprowadzenia, żeby w pełni zrozumiała, o co tam dokładnie chodzi, no bo wiadomo, tam wyjaśnili, że to jest było 7 potężnych piratów i rząd z nimi zrobił sojusz i że walczą dla rządu i pozwalają im robić co chcą. No to wiadomo, no takie główne przesłanie, no ale to na razie tak przyswoiła mniej więcej informacyjnie. O. Akurat mi się wydaje, że akurat kwestie Shichibukai to live action wytłumaczyło lepiej niż to było początku. Znaczy może nie lepiej, tylko bardziej rozbudowane to wytłumaczenie było, bo mieliśmy w ogóle całą scenkę, gdzie Kobi chwilowo stracił wiarę w marynarkę, że jak ta marynarka się układa z piratami, że są lepsi piraci, gorsi piraci, że tym piratom wolno wszystko, a innych trzeba ścigać i chłop się kompletnie już moralnie prawie pogubił. Fajnie wyjaśnia takie najważniejsze wątki i mama zrozumiała. Ogółem chyba drugi raz znowu będzie oglądała ten serial i stwierdziła, że chyba za mangę się weźmie, także... Także można powiedzieć, że One Piece Live Action jest dobrą reklamą dla laików. Mając osobę obok, która nigdy nie miała styczności z serią, to zaciekawiło ją na tyle, że jest teraz zainteresowana przerzuceniem się na mangę. Więc wygryw. O to chodziło. No, czyli wygraliśmy. Wygraliśmy. Dokładnie, wygraliśmy. Założenia, że to był główny cel serialu, bo tak jak chciałbym być skrajnym optymistą, to nie chce mi się wierzyć, że oni będą w stanie zekranizować wszystko. Dostaniemy co najwyżej kilka sezonów pewnie, no chyba, że mnie czymś zaskoczą w tej kwestii, no liczę na pozytywne zaskoczenie. Nie wiem, czy będę tutaj niepoprawnym optymistą, ale moim zdaniem dostaniemy maksymalnie 5 sezonów. To jesteś optymistą, bo ja daję max 3. No to dajmy na to, że trzeci sezon skończy się na tej Skypie, no to biorąc pod uwagę, że zazwyczaj, gdy serial jest popularny, to drugi sezon ma lepszą oglądalność niż pierwszy, to w takim wypadku trzeci i czwarty sezon jest możliwy, a piąty to takie opus magnum, taki szczyt możliwości. Czy no ja jestem w stanie sobie na razie wyobrazić ten serial do takiego Water 7 albo Enies Lobby. Water 7, Enies Lobby to jestem w stanie sobie wyobrazić, no potem to już jakoś tak mi ciężko, bo już się cięższe rzeczy pojawiają w ekranizacji. No to tak, pierwszy sezon zekranizował Enies Lobby, drugi to w takim razie będzie Saga Alabasty, więc trzeci sezon to taka Jaya plus Skype i czwarty Water 7 plus Enies Lobby. No. To tak 4 sezony, myślę, dałoby się na spokojnie.
No myślę, że no wiesz, no ta technologia postępuje cały czas, no to też jest kwestia pieniędzy, ale aż tak daleko chyba jeszcze nie wybiegam. Na razie bym chciała ten drugi. Nie, to trzeba usiąść na spokojnie. Drugi sezon to już raczej pewniak, co nie? Kurczę, im szybciej go ogłoszą, tym lepiej. No jestem też ciekawa, jak z tym strajkiem scenarzystów na przykład, co aktualnie Nie też na opóźnienie. Nie jestem pewna, czy akurat te osoby, które siedziały nad serialem, biorą udział w tym strajku. Tak jak na przykład Matt Owens, scenarzysta, albo Steven Maeda, showrunner. Nie wiem, z tego co wiem, to na przykład Dom Smoka jest kręcony dalej. No bo to zależy, bo to głównie w Hollywood, prawda? No, zależy chyba od tego, jakie studio się tym zajmuje. No przykładowo chyba też Pierścienie Władzy mają być bez scenarzystów, ale podejrzewam, że pierwszy sezon też był bez scenarzystów, więc im to większej różnicy. Mi się wydaje, że to też zależy, skąd właśnie są ci scenarzyści dokładnie. Nie słyszałam, żeby oni brali udział w strajkach albo się o nich wypowiadali jakoś szerzej w mediach. Oni się bardziej wypowiadają o serialu, reklamowali serial albo wrzucają teraz zdjęcia za kulis, jak wyglądało kręcenie. Więc tu mi ciężko powiedzieć, czy oni faktycznie biorą w tym jakiś czynny udział, czy nie. Ale nie zmienia to faktu, że drugi sezon no to najwcześniej rok 2025-2026. O kurde, to ja już będę magisterkę kończył. O, także ciekawe, co się w Mandze będzie wtedy działo. Powiedziałbym, ale byś mnie zabiła. Cicho? No to się lepiej nie mów. Lepiej tego nie mów. Lepiej nie. Ale sam Inaki na przykład mówił, jak oglądałam wywiad z nim i zrozumiałam z niego tyle, że ich tam wszystkie te zdjęcia zajęło 10 miesięcy. Potem dużo zajmuje też te wszystkie komputerowe wstawki. Także no mi się wydaje, że te 2 lata no to minimum na to wszystko. Oby żadna pandemia znowu nie wybuchła. Chiny, patrzymy na was. Dokładnie. Żadnego COVID-a już więcej. A tak już kończąc, to takie własne zdanie na koniec o całym live action. No w moim osobistym odczuciu no live action wypełnił swoją rolę, pokazał to, co najważniejsze, umieścił najważniejsze wartości, które mamy w serii, o których już też wcześniej wspominałam, jak wolność, jak marzenia, jak dążenie do postawionego sobie celu. Skupił się też na relacjach między postaciami, świetnie się spisał w przypadku przedstawienia lokacji, przedstawienia wrogów, nawet w takich drobnych rzeczach jak dialogi. Także jestem zadowolona pod każdym względem, tam pomijając te mniejsze, prawda, minusy, o których też już rozmawialiśmy. Więc jak z perspektywy fana One Piece jestem jak najbardziej zadowolona. No, a oprócz tego, co Kira powiedziała, to tak jak wspominaliśmy wcześniej, jednym z ważniejszych celów tego live action było rozpromowanie szerzej One Piece'a w świat i uważam, że to się udało, bo przeglądając sobie Twittera czy też X'a, jak to obecnie woli, przewijały mi się opowieści na zasadzie, że ktoś jedzie odwiedzić swoich dziadków, a dziadkowie sami jemu opowiadają o One Piece, bo się pojawił taki nowy, fajny serial na Netflixie i go zaczęli oglądać i się pytają tam kogoś, czy zna ten, czy w ogóle słyszał o czymś takim jak One Piece. Jakby nie spodziewałem się, że kiedyś dożyję takich czasów, gdzie czyjś dziadkowie będą się pytać swoich wnuków, czy a ty tego One Piece'a to znasz? Może oglądałeś, czytałeś? Kiedy dobiłem One Piece'a, to był rok 2017, to sprzedaż mangi we Francji nie przekroczyła miliona, była lekko pod tym progiem, a na One Piece Polska było 1700 osób. W tej chwili sprzedaż mangi One Piece w Niemczech, w Włoch czy Francji prawie zawsze wynosi kilka milionów, a grupa One Piece Polska ma 9,5 tysiąca. Także to pokazuje, jaki ogromny skok seria zrobiła. Pięknie, oby tak dalej. One Piece zawładnie światem. One Piece is real. Że na spokojnie w tym roku będziemy świętować 10 tysięcy członków na grupie. Tak, lekką ręką. A co, jakieś finalne słowa na koniec? Co więcej? Oglądajcie serial One Piece na Netflixie. Także do widzenia Państwu. Na razie. Na razie, cześć.